Zuzanna Górecka dzisiaj w siatkarskiej Polsce od wtorku finalistka już Pucharu Polski. Szybciutko wam się ten mecz potoczył z Piłą. Taki właśnie miał być, szybki i zwycięski. Na pewno zwycięski, ale czy ja wiem, czy taki szybki? W pierwszym secie dziewczyny nam postawiły naprawdę bardzo wysoko poprzeczkę i troszeczkę strachu się najadłyśmy. Ale podeszłyśmy do tego meczu na pewno bardzo skoncentrowane, bo wiedziałyśmy, że też nie jesteśmy naszym optymalnym składem. Ale na szczęście wygrałyśmy tego pierwszego seta i później już grało nam się łatwiej. Teraz coś ci przeczytam. Na pewno wiesz o kim. Proszę bardzo. Dwa Mistrzostwa Polski juniorek. W LTS Legionowi Legionowo, zaraz potem DPD Legionowa, ale już w tej wersji seniorskiej. W międzyczasie brązowy medal Mistrzostw Europy juniorek. Kontrakt w Serie A z Igor Gorgonzolą Nowarą. Kadra seniorska i Grot Budowlani Łódź. A to wszystko w 2018 roku. Takie tempo narzuciłaś sobie słuszne. No narzuciłam. Lubię wyzwania też. Siatkówka jest dla mnie tak naprawdę wszystkim. Traktuję to też jako fajną przygodę, zabawę. I to, że gram, mogę też zwiedzać świat, to jest dla mnie czymś naprawdę fajnym, pięknym. I taki mam cel w życiu, żeby po prostu to, co robię, sprawiało mi cały czas radość i tego się będę trzymać. A masz takie momenty, gdzie rzeczywiście sobie myślisz, że jak na taki krótki czas dużo osiągnęłaś? Nie, chyba nie. Nie, uważam, że wszystko przede mną i tak naprawdę ja uważam, że jeszcze nic nie osiągnęłam i to, tak jak mówię, wszystko dopiero przede mną. Ambitny z ciebie człowieczek w takim wypadku. Ambitny. Nie przeszkadza ci czasem ta ambicja? Czasem przeszkadza, bo ciężko mi się podnieść z gorszych momentów. Czy za dużo po prostu może też wymagam od siebie, ale myślę, że każdy, kto chce osiągnąć coś w życiu, to musi sobie wysoko stawiać poprzeczkę i do niej dążyć. Mhm. Wracam do tego sezonu we Włoszech. No, on był przede wszystkim niekompletny, no bo szybciej zakończony. Opowiedz o tych tylko dobrych momentach, o tym jak ci tam było, jak ty w ogóle, co wyniosłeś z tych treningów, co wyniosłeś z meczów, z serii ogólnie. No i z życia we Włoszech, smacznego na pewno. Smacznego to na pewno, to wszystko chyba. A tak poważnie to na pewno duża dla mnie lekcja, takiej też pokory, bo zobaczyłam, że naprawdę trzeba grać na bardzo wysokim poziomie, żeby być w takim mocnym zespole. Na treningach wszystkie dziewczyny naprawdę podchodziły profesjonalnie na 100%, czy miały 40, czy 20 lat, każda trenowała tak samo. Natomiast ja sobie nie poradziłam z tym, że nie gram. Utknęłam w tym kwadracie i to było dla mnie najcięższe w tym wszystkim, bo nie sądziłam, że sobie z tym tak nie poradzę. Wiedziałam, że idę tam, żeby się uczyć od tych dziewczyn, od trenera i byłam na to przygotowana, że będę dostawała mało szans na boisko. Natomiast no, nie sądziłam, że to będzie dla mnie aż tak ciężkie, dlatego też postanowiłam wrócić do Polski, bo tutaj stwierdziłam, że znajdę granie, będzie mi po prostu łatwiej tutaj znaleźć klub, w którym będę grać. Oczywiście nie żałuję tego, że wyjechałam do Włoch, czy tam spędziłam ten jeden sezon, bo wiele się nauczyłam. Natomiast teraz wiem, że wszystko po kolei, wszystko w odpowiednim czasie i jest mi tutaj, gdzie jestem teraz, naprawdę bardzo dobrze. Czyli w tym czasie, w którym jesteś, chcesz przede wszystkim grać. Nie cieszą cię treningi nawet na tym najwyższym poziomie, tylko jednak ten głód gry jest większy. Tak, myślę, że w takim wieku jednak ta gra jest bardzo potrzebna i na razie stawiam na granie. Ale do Włoch jeszcze wrócisz, nie przekreślasz sobie tego kierunku, to ta twoja wymarzona liga. Wymarzona, ale na razie skupiam się na tym, co jest i na każdym kolejnym meczu, a czas pokaże, gdzie kiedyś będę grać. Mhm. A to prawda, że dzwoniła do ciebie Dorotka Świeniewicz, jak tam byłaś? Tak, rozmawiałyśmy. Też dużo ciepłych słów usłyszałam. I takie wsparcie po prostu, to było bardzo miłe usłyszeć takie słowa od osoby, która była dla mnie tak naprawdę inspiracją i takim idolem.
No właśnie, bo też wśród tych idoli jest jeszcze Michał Winiarski, czyli takich postawiłaś sobie bardzo finezyjnie grających, ale też doskonałych technicznie zawodników. Czy jesteś tego zdania, że ta włoska szkoła jest taka jednak dla ciebie bliższa? Myślę, że tak, ponieważ ja nie mam warunków fizycznych do takiego mocnego grania i ja muszę ratować się techniką, dlatego stąd chyba takie moje wybory. Zawsze mi się podobała gra Doroty, to co robiła w przyjęciu czy w ataku, jak po prostu myślała, to zawsze mi się to bardzo podobało i stwierdziłam, że ja też muszę tak grać, bo no niestety nie mam wzrostu, żeby atakować czy nad blokiem, więc muszę ratować się innymi sposobami. Natomiast bardzo podoba mi się taka gra, bo ona jest po prostu ładna i widać, że ktoś wtedy ma jakiś cel i po prostu dużo widzi, dużo trzeba obserwować na boisku. Bardzo mi się to po prostu zawsze podobało. Ale na twojej pozycji, jak tak nawet popatrzymy na to, jak grasz w grocie, no to nie tylko ta finezja, ale przede wszystkim duża wytrzymałość. Mówię tu o tych jednak przyjęciach, których ty masz w meczu po 40, bywa i po 60. Droga koleżanko, jak to bywa? No, nie oszczędzają mnie niestety przeciwnicy, ale myślę, że to zawsze i tak kiedyś wyjdzie na plus, bo ilość tych przyjęć no, jest po prostu nieoceniona i myślę, że właśnie przez ilość powtórzeń dojdę kiedyś do takiego poziomu, że tych błędów będzie coraz mniej i będę w końcu zadowolona z tego przyjęcia. Bo tak jak nawet wtedy, co wybieraliśmy cię reprezentantką tygodnia, to było tam naprawdę w meczu z Bostikiem 66 przyjęć. Czuły to ręce? Ręce i nogi przede wszystkim, bo jeszcze też w tym meczu dosyć dużo piłek do ataku dostawałam. To już po tym piątym secie, w trakcie chyba piątego seta już tak czułam, że nie czuję się już tak świeżo jak przed meczem, ale myślę, że wytrzymałam i zagrałam wtedy dobre spotkanie i wygrałyśmy, to jest najważniejsze. Młodziutki macie ten zespół budowlany, bardzo młodziutki, najmłodszy w Tauron Lidze. Łatwiej się buduje w takim zespole atmosferę, jak jesteście wszystkie w zbliżonym wieku? Na atmosferę na pewno nie narzekamy, bo każda się ze sobą dogaduje. Nie było nigdy jakichś problemów, ani jakichś spięć. Myślę, że łatwiej, chociaż też tak nie do końca, bo każda jest z nas ambitna, każda chce grać, każda ma też jakiś swój pomysł na grę, ale dogadujemy się. Mimo wszystko się dogadujemy, mamy fajną ekipę, która trzyma ze sobą i mam nadzieję, że tak pozostanie. Teraz takie pytanie z innej beczki. Jak to jest u ciebie w życiu z modelingiem? Była taka propozycja kiedyś? No była taka propozycja, ale no nie, ja zostanę na boisku lepiej. Nie da się pogodzić, uważam, profesjonalnego sportu z modelingiem. Jest to za duże wyrzeczenie tak naprawdę i ja też nie zamierzam tracić swojej wagi, bo dla mnie siatkówka jest na pierwszym miejscu i tak na pewno pozostanie. Czyli zostawiasz ten element życia dla brata, bo masz brata bliźniaka, Bartka, i on chyba tam dosyć ładnie sobie radzi w modelingu. Tak, zostawiam to dla mojego braciszka. Czy on sobie radzi w modelingu? Teraz już troszeczkę mniej przestał, bo studiuje i też mu ciężko to wszystko pogodzić ze sobą. Natomiast on się w tym bardzo dobrze odnajduje i na pewno lepiej niż ja. Do tej wagi wracam, o której powiedziałaś, bo dziś jest idealne święto, żeby o wadze troszkę porozmawiać. Tu pączki z lukrem, czy jednakowoż z cukrem pudrem? Z lukrem. A jaki masz personalny rekord pączków zjedzonych w ten piękny dzień? Chyba 3 lata temu zjadłam 8 pączków. Ale spokojnie, w tym roku na pewno rekordu nie pobiję. Ale twój numer, ty 8 lubisz, szczęśliwe dla ciebie, jakoś tak zawsze są. Dobrze, no tak. Dla mnie bardzo szczęśliwa i tak się jej trzymam, ale natomiast dzisiaj z tymi pączkami to może tak 3, maks 3. Ale jakoś nie ma co liczyć kalorii w tłusty czwartek, tego zdania jesteś. Nie, nie. Jedzmy dzisiaj smacznego dla wszystkich.
No i proszę Państwa, z tym pozytywnym akcentem zakończymy. Życzymy i smacznego przy oglądaniu naszej rozmowy i smacznego przy tych pączkach.